Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Szanowni Państwo, witamy serdecznie w Skomielnej Białej. To oczywiście kolejne zmaganie, jeśli chodzi o ten sezon w kolarstwie górskim. Puchar Polski, kolejna seria tego sezonu, ale warto też pamiętać, że dzisiaj druga edycja tutaj w Skomielnej Białej w ramach Pucharu Szlaku Solnego. Dzisiaj fantastyczna pogoda, fantastyczna impreza. Ponad 320 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Zmagania na około 730 metrach nad poziomem morza w 18 kategoriach. Tak wyglądał tegoroczny wyścig kolarski na stoku Pachurówka w Skomielnej Białej. Podczas tej edycji kolarze rywalizowali na przedłużonej trasie z licznymi dropami i podjazdami. Trasa jest podobna do ubiegłorocznej, dołożyliśmy tam 700 metrów, niektóre fragmenty zostały wyrzucone, po prostu mieliśmy takie sugestie zawodników, jeden był trudniejszy zjazd, drugi trudniejszy podjazd, a więc po prostu dostosowaliśmy się do sugestii zawodników. Aczkolwiek no jest to trasa bardzo trudna, wymagająca techniczna, ale bezpieczna, bo nam najbardziej to chodzi o tym, żeby ta trasa była bezpieczna. Miejsce bardzo fajne, bez żadnych problemów, ciekawa trasa, wszyscy zawodnicy ją bardzo chwalą. Techniczna, naturalna, bez większych trudności takich, żeby uniemożliwić przejazdy. Naprawdę na plus. Fajna organizacja, widać tutaj, że pan Edward Ball zrobił i cały klub ze Skomielnej, tak, wykonali kawał dobrej roboty i tylko się cieszyć, że mamy takie miejsca i takich organizatorów. Zyskała już ta impreza? Została bardzo dobrze oceniona ta trasa, zawody. Nawet powiem szczerze, że nagranie filmu z telewizji Myślenice zostało bardzo wysoko ocenione jako najlepsza relacja z wyścigu Pucharu Polski ubiegłorocznego. I dlatego postanowiliśmy w tym roku również podjąć po prostu Pucharu Polski tutaj imprezę i ta impreza no, co roku zyskuje na randze. Czy ta impreza może być nazywana jedną z prestiżowych imprez, jeśli chodzi o kolarstwo górskie? Mamy od 2 lat w Polsce reaktywowany Puchar Polski w kolarstwie górskim. No i to już drugi rok rzędu właśnie w Skomielnej, w tym miejscu jest Puchar Polski, czyli jakby po Mistrzostwach Polski to najważniejsza impreza w sezonie. Tak? Mamy od czwartku zaczynamy Mistrzostwa Polski, więc tutaj bezpośrednie przygotowanie, stąd mamy najlepszych zawodników w Polsce niemalże z Olimpijką na starcie, więc naprawdę jest prestiżową imprezą. Zadowolenia z organizacji wyścigu nie kryli założyciele cyklu Puchar Szlaku Solnego. Udało się super. Edek Ball umie zrobić zawody. On jeden, nie tylko jeden, jest nas tu więcej, którzy na Puchalu robimy te zawody. Od dawna, ponad 10 lat. Ale Edek teraz wyczuł sprawę. Zrobił taką trasę, że mucha nie siada. Właśnie jakie warunki panowały na trasie? No, muszę potwierdzić to, co tu kolega Stanisław powiedział. My tu muszę wrócić do przeszłości. Jesteśmy założycielami Szlaku Solnego. Stanisław Kowalcze, Trybułas, Stanisław, Czesiek Kuczkiewicz, sędzia na tej trasie, Edek Ball tu ze Skomielnej. I co do trasy? Po prostu nareszcie ludzie zrozumieli i pozwolili mu zrobić trasę rasową na miarę mistrzostw nawet świata. Naprawdę jest trasa wymagająca, techniczna, przyjemno, niebezpieczna, ale i wymagająca od zawodnika wszelkich umiejętności. Także nic lepszego nie można tu było, no jeszcze pogoda trafiona, także nic lepszego nie można było trafić na tej górze. Dla niektórych kolarzy niedzielny start był ostatnią szansą do zakwalifikowania się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Myślałem, że trochę pójdzie mi lepiej, że będę miał szansę na pierwszą dziesiątkę. Jak Ci się podobały te nowe trasy, przedłużone trasy? No, była trochę dłuższa w stosunku niż z poprzedniego roku, no ale bardzo mi się podobała trasa. Co myśli taki kolarz, który jedzie trasą? Co jest dla niego najważniejsze w tym momencie? Że jest zdeterminowany na pewno, chce ukończyć za wszelką cenę.
i skakuję z grupki do grupki, bo to jest najłatwiejsze podczas wyścigu. Jakie założenia miałeś na starcie i czy te założenia się sprawdziły? Miałem założenia, że będę troszkę wyżej, ale nie udało się. I teraz za 2 tygodnie mamy finał olimpiady. O czym marzy kolarz? Co jest najważniejsze dla kolarza? Nie wiem, czerpanie radości z jazdy, pokonywania swoich słabości. Pomimo mocnej konkurencji dobrze na trasie wyścigu radzili sobie reprezentanci gospodarza imprezy. Pierwsze miejsce z klubu Luboń-Skomielna Biała wywalczyli sobie Olga Ostafin, kategoria dziewczęta do lat 7, Brian Świder, kategoria żak oraz Jarosław Żur, kategoria junior. Z postępów naszych zawodników jestem bardzo zadowolony. No naprawdę jak na nasze możliwości, naprawdę śmieci się tu spisują, zajmują czołowe miejsca, także że ja jestem ogromnie zadowolony, podbudowany występami naszych zawodników. Zakończyłaś wyścig na 3. miejscu. Ciężko było wywalczyć to 3. miejsce na podium? Bardzo ciężko, ponieważ od startu trochę za mocno pojechałam i trzymałam 1. miejsce, ale w połowie wyścigu już było naprawdę ciężko i spadłam na 3. Jak sprawdziłaś się na trasie? Myślę, że dobrze. Lepiej jechało mi się na zjazdach, bo lepiej się czuję technicznie, ale bardzo ciężkie i długie podjazdy i one dały kość. Doskonały start Skomielnej Białej zaliczyła również Katarzyna Solus-Miśkowicz, która będzie reprezentować Polskę podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Nie no, każdy wyścig to jest każdy dobry trening. Dzisiaj był Puchar Polski i zależało mi, żeby startować, tym bardziej, że na Puchar Świata nie pojechałam. No i trzeba trenować do tych igrzysk, a to jest naprawdę wysoki poziom na Pucharach Polski i świetne trasy. Jeździła Pani po różnych trasach, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jak Pani ocenia tę dzisiejszą trasę w Skomielnej Białej? No myślę, że tutaj klub Skomielna wie co robi. Zrobi naprawdę, że tak powiem, kultową trasę na miarę naprawdę jakiegoś Pucharu Świata, albo coś. Bardzo ciężka trasa, prawie 100% naturalna, naprawdę super. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, jakie nastawienia przed igrzyskami? Walczyć do końca i godnie reprezentować Polskę. 1. miejsce na podium w kategorii elit mężczyzn zajął natomiast Jakub Zamroziak z KCP Elza Bieniarz Bike Team.